Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Andrzeju, witam Cię. Zapraszam. Na pewno emocjonalny wykład. Dzisiaj jest Andrzej normalnie na bosaka. Hej. Ty masz tu. Tak, ja mam tutaj. Zaraz zrobimy próbę. Dzięki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że jestem na końcu tej imprezy, dlatego że mogę gadać ile tylko chcę, dopóki Państwo będziecie, to mogę gadać i gadać. Nikt nie będzie mnie czasem ograniczać, ale tak całkiem na poważnie. No witam serdecznie. Dzisiejszy wykład będzie dla mnie bardzo ważnym wykładem, dlatego że chcę zweryfikować na tym wykładzie kilka elementów, które mówiłem przez parę lat, a teraz moja wiedza się zmieniła i nie do końca się ze wszystkim zgadzam. Ale ten wykład dzisiaj jest też wyjątkowy, właściwie dzisiaj wyjątkowy dzień, dlatego że dokładnie dzisiaj mija 8 tydzień z mojej zmiany żywieniowej, którą zrobiłem na próbę teoretycznie na 2 miesiące. Otóż kochani, od 2 miesięcy całkowicie zrezygnowałem z jedzenia roślin, więc nie jem roślin, jestem na karniworze, więc jem mięso i jajka. Zrobiłem to i tłuszcz, zrobiłem to po to, żeby sprawdzić, bo zawsze jak pracujemy z pacjentami i robimy coś nowego, no to ja zawsze sprawdzam na sobie. Chciałem zrezygnować z roślin na 2 miesiące, ale dzisiaj mogę Wam śmiało powiedzieć, że na pewno nie będę rezygnować z tego rodzaju żywienia, dlatego że nie pamiętam, kiedy tak cudownie się czułem, kiedy tak dobrze się czułem. Zmieniło się moje ciało, ustąpiły wszystkie objawy, jakie miałem. Mam od rana do wieczora mnóstwo energii, świetnie się wysypiam. Wszystko, co do tej pory, chociaż w małym jakimś procencie mi dokuczało, przez ostatnie 2 miesiące zniknęło. I chciałbym dzisiaj podzielić się kilkoma informacjami na ten temat, ponieważ jest dużo w internecie, w mediach i wszędzie informacji na ten temat, że czerwone mięso jest niezdrowe, a rośliny są zdrowe, albo że jedzenie mięsa jest nieetyczne, co w ogóle jest już najbardziej śmieszną rzeczą, jaką kiedykolwiek słyszałem. I chciałbym Państwu powiedzieć dzisiaj, może niekoniecznie na temat roślin, dlaczego ich nie jadam, bo no nie jestem w stanie jakby wszystkiego ogarnąć, ale chcę powiedzieć dzisiaj, dlaczego powinniśmy mieć mięso i dlaczego nie da się uzyskać pełni zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, bez jedzenia czerwonego mięsa. Dobra? Spróbujemy. Wiem, że to jest trudny temat, bardzo drażliwy dla może dużej części, jakiejś tam części osób słuchających, czy tutaj na widowni, ale spróbuję się podzielić. Slajdy mam tak, kochani, dlaczego mówi się, że czerwone mięso szkodzi? Otóż chciałbym najpierw może zacząć od badań naukowych, dobrze? Jak wiecie, wiele badań naukowych jest fałszowanych, prawda? Ale te badania nie tylko są fałszowane. Badania naukowe dzielimy na badania interwencyjne, czyli takie badania, gdzie mamy podwójnie ślepą próbę, gdzie są robione na człowieku, a nie in vitro, czyli w laboratorium na próbkach, tak, linii komórkowych. I takie badania, które mamy ludzi przed, badamy ich, podajemy coś konkretnego, potem mierzymy to znowu za jakiś czas i wtedy wychodzą konkretne rezultaty. Natomiast większość badań, na których opiera się medycyna akademicka, albo na którym się opiera to, że czerwone mięso jest niezdrowe, albo rośliny są super zdrowe i trzeba je jadać, oparte są na tak zwanych badaniach epidemiologicznych. To nie są badania, tylko po prostu patrzy się, jak w społeczeństwie, w jakimś czasie wygląda coś tam, tak? Potem się to łączy ze sobą i robi się tak zwaną korelację. I chciałbym Wam pokazać na tym przykładzie, którą tutaj widzicie, w jaki sposób można tymi badaniami manipulować. Dobra? Maine. To jest miasto w Stanach Zjednoczonych i tutaj jest taka korelacja, która pokazuje, jedna linia pokazuje, jak spadła podaż jedzenie margaryny w Maine między 2000 a 2009 roku, a z drugiej strony jak spadła ilość rozwodów. Też w Maine, też między 2000 a 2009 rokiem. I teraz zobaczcie, korelacja między rozwodami i jedzeniem margaryny w Maine wynosi ponad 99%. Czyli co? Znaczy, że jak nie będziemy jeść margaryny, nie będziemy się rozwodzić? można by tak było powiedzieć, tak? Ale oczywiście to jest absolutnie nieprawda. Chcę tylko pokazać, w jaki sposób
różne rzeczy w różnych miejscach można na siebie nakładać, żeby pokazywać ludziom, w jaki sposób pewne rzeczy chcemy wypromować, a pewne rzeczy nie. Dobra? I teraz tutaj jest taka, dzisiaj rano dosłownie moi znajomi wrzucili na grupę facebookową, akurat udało mi się to zobaczyć i ściągnąć. Jeśli ktoś nie zna angielskiego, no to tutaj na samej górze oznacza, hej, czy ty wiesz, że niejedzenie mięsa będzie powodować niedobory takich rzeczy, które widzicie tutaj na górze, tak? Czyli niedobory witamin z grupy B, niedobory kreatyny, karnityny, karnozyny i tak dalej, i tak dalej. A stoi osoba, która jest niedożywiona, chora i mówi, pokaż mi, jakie studia skończyłeś albo jakie masz badania naukowe na ten temat. Kochani, badania naukowe, oczywiście ja się będę dzisiaj posługiwał badaniami naukowymi, dlatego że to jest dosyć trudny temat, więc o tych będę mówić, ale badania naukowe i różne rzeczy są niczym w porównaniu do praktyki. Najważniejsze jest to, ja uważam, że jako terapeuta powinienem świecić swoim przykładem, zgadza się? Więc nigdy nie mówię ludziom, żeby jedli coś, czego ja nie robię, albo czego nie jem, albo żeby robili pewne rzeczy, których ja nie robię, ponieważ co to za terapeuta, co to za dietetyk, który będzie wam mówić, jak trzeba jeść, a waży 100 kg? Jest tak? I teraz, kochani, najpierw może... A, właśnie, tutaj slajdy zacznę od witamin, dobra? Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, jak mówię ludziom, że nie jem roślin, to naprawdę przynajmniej raz w tygodniu spotykam się z takim zapytaniem, to w takim razie skąd dostarczasz witaminy? I kochani, chciałbym wam na razie zacząć, dobra, pierwszy slajd od tego, skąd dostarczam witaminy. Witamina A jest to witamina rozpuszczana w tłuszczach, dobra, zaczniemy od witaminy A. Witamina A ma dwa rodzaje pochodzenia. Ma albo pochodzenie roślinne, czyli ta witamina A, która jest witaminą A dla roślin i taka witamina nazywa się beta-karoten, na pewno kochani słyszeliście, prawda? Ale my ludzie mamy zupełnie inny system, system operacyjny, czyli zupełnie inną biochemię i w naszym organizmie beta-karoten nie spełnia absolutnie żadnej funkcji. Oczywiście nasz organizm może beta-karoten zamienić na retinol, bo retinol jest tą formą witaminy A, którą używa nasz organizm, zgadza się? Natomiast nasz organizm z beta-karotenu nie jest w stanie wykorzystać do niczego innego, jak tylko zrobić konwersję w jelitach z beta-karotenu do retinolu, dobra? I o tym chciałbym chwilkę powiedzieć. Kolejna rzecz, kochani, ta konwersja z karotenów na retinol odbywa się w jelitach, więc jeśli macie jakiekolwiek problemy jelitowe, wzdęcia, gazy, dysbiozę, czy są takie osoby, które nie mają żadnych problemów jelitowych? Ja jestem. Od 2 miesięcy przysięgam, nie mam absolutnie żadnego problemu jelitowego. To jest po prostu niesamowite, co się wydarza, kiedy odstawiamy rośliny. Ja i tak mało roślin jadłem, ale podjadałem parę warzyw. Od czasu, kiedy odstawiłem całkowicie warzywa, wszystko się zmieniło. Więc w związku z czym, jeśli mamy jakiekolwiek problemy jelitowe, ta konwersja już w naszych jelitach nie będzie zachodzić tak, jak to powinno wyglądać. To jest pierwszy element. Drugi element jest taki, że żeby karoteny były zamienione na retinol, to do tego potrzebny jest enzym, który nazywa się BCMO. Okay? I teraz jaki jest problem? Problem polega na tym, że występuje gen BCMO i ten gen BCMO u badania, które zostały zrobione w Stanach Zjednoczonych, pokazały, bo możemy mieć polimorfizm, czyli jakby inną ekspresję genu, zaburzony gen, tak? Czyli niedziałający sprawnie, i możemy mieć homozygoty i heterozygoty. Homozygoty to znaczy, że ten gen uszkodzony jest powiedzmy w jednym miejscu, a heterozygoty w dwóch miejscach. Okay? I teraz w Stanach Zjednoczonych, jak przeprowadzili badania na kobietach, okazało się, że 24% populacji kobiet w Stanach Zjednoczonych ma polimorfizm podwójny tego genu, tak? A 42% badanych ma tylko pojedynczą, tak? Jakby polimorfizm, czyli homozygotyczny. I teraz o co chodzi? W momencie, kiedy my mamy uszkodzony ten gen, ta konwersja z beta-karotenu na retinol zachodzi bardzo, bardzo powoli i jest jeszcze upośledzona o przynajmniej 57%. I teraz okazało się, że badania wykazały, że u kobiet, które miały polimorfizm tego genu, zwiększał się bardzo niebezpiecznie poziom retinolu w naszym organizmie nawet o 240%. Dlaczego niebezpiecznie? Dlatego, że beta-karoten jest dla naszego organizmu substancją obcą. Nasz organizm nie jest w stanie jej wykorzystywać i nie jest to żaden antyoksydant. Oczywiście beta-karoten jest antyoksydantem, ale antyoksydantem roślinnym i retinol jest antyoksydantem w naszym organizmie, czyli nasza ludzka witamina A, ale nie beta-karoten.
karoten. I teraz załóżmy, kochani, że mamy zdrowe jelita, dobra? Co wiecie, jak tu przed chwilą pytałem, u większości ludzi jednak tak nie ma i nie mamy uszkodzonego genu BCMO, to znaczy, że nie jesteśmy w tych, powiedzmy, 1/3 społeczeństwa na świecie, u których ten gen jest uszkodzony. Więc w takich idealnych warunkach nasz organizm, żeby wytworzyć jedną cząsteczkę ludzkiej witaminy A, czyli retinolu, potrzebuje aż 21, minimum 21 cząsteczek beta-karotenu, żeby móc wytworzyć jedną cząsteczkę witaminy A. Przyjmijmy średnio, ja tam robiłem do, czekajcie, bo tam sobie zrobię, przyjmijmy, że to będzie średnia 25 cząsteczek, dobra, beta-karotenu na jedną cząsteczkę retinolu. W związku z tym 100 gram wątróbki wołowej średnio zawiera około 5000 mg retinolu czystej witaminy A. Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać najwięcej witaminy beta-karotenu, jeśli chodzi o rośliny, jest to warzywo, które jak się nazywa? Marchewka, to wszyscy wiemy, tak? I teraz marchewka zawiera rzeczywiście olbrzymie ilości beta-karotenu, nawet więcej można by było powiedzieć niż zawiera wątróbka, bo jest to około 6000 jednostek beta-karotenu. I teraz jak to wygląda? Więc żebyśmy, jeśli zjemy 100 gram wątróbki wołowej, to uzyskujemy 5000 mg retinolu. Jeśli byśmy chcieli uzyskać taką samą ilość retinolu z marchewki, tak jak powiedziałem, przy zdrowych jelitach, tak? I przy nieuszkodzonym genie BCMO, a co trzecia osoba na sali będzie miała uszkodzony ten gen, to musimy zjeść ponad 2 kg marchewki. W ciągu, no nie, tak, no w ciągu dnia, żeby uzyskać, może inaczej, żeby uzyskać taką samą ilość beta-karotenu, znaczy retinolu, jaką uzyskujemy ze 100, czyli z takiego malutkiego kawałeczka wątróbki. Ale marchewka jest wyjątkowa. Inne warzywa, rośliny, które zawierają dużą ilość beta-karotenu, to jest dynia, i brokuł. Brokuł zawiera z dynią od około 500 do 600 mikrogramów beta-karotenu. Więc żeby uzyskać taką samą ilość witaminy A w organizmie, jak ja uzyskuję zjedząc 100 gram wątróbki, czyli taki mały kawałeczek, musicie Państwo zjeść 25 kg dyni albo brokuła. Więc powiedzcie mi, w jaki sposób, jedząc rośliny, możemy dostarczyć do naszego organizmu wystarczającą ilość witaminy A? Powodzenia. Tak, dało do myślenia? Super. I teraz tak, jeśli mamy uszkodzony gen BCMO i zjadamy dużo marchewek, czy tam dużo beta-karotenu, ten beta-karoten magazynuje się w naszym organizmie i on będzie powodował również problemy zdrowotne, na przykład wyrzut, na przykład żółtą skórę. Tak? Jak jemy, tak, to mniej więcej wiecie. To jest pierwsza witaminka. Drugą witaminką, którą chciałbym poruszyć, jest to witamina K. Znacie witaminę K? Jurek, który występował tutaj przede mną, napisał cudownie w książce na temat cudownych właściwości witaminy K2, tak? Ale tutaj znowu, kochani, jest dokładnie ta sama sytuacja. W rośliny to jest inny system operacyjny, a my ludzie jesteśmy innym systemem operacyjnym. W związku z czym rośliny jako witaminę K używają formy witaminy K1. My ludzie do tego, żeby nasz organizm mógł prawidłowo działać i funkcjonować, potrzebujemy witaminy K2, której w roślinach nie ma. Jedynym wyjątkiem są fermentowane ziarna soi, z których pozyskuje się formę MK7, tak? To na pewno Państwo znacie, ale powiedzcie mi, ile jadacie sfermentowaną soję? Ile Polaków je sfermentowaną soję? Ile jeszcze je w takich ilościach, żeby ta witamina K mogła zadziałać w naszym organizmie? No nie bardzo. W związku z czym, kochani, oczywiście witamina K1, jeszcze raz podkreślam, występuje w roślinach. Witamina K2 poza sfermentowanymi ziarnami soi występuje tylko i wyłącznie w produktach mięsnych i nigdzie indziej. Oczywiście mamy formy MK4, MK7, MK9. MK7 najbardziej znana, tak, bo najczęściej występuje w suplementacji. MK9, MK11, ale to generalnie jakby to możemy pominąć. Czy znacie, bo teraz tak, mówi się, jak cudownie działa witamina K na nasz organizm i jakie ona ma właściwości. Ale okazuje się, że witamina K1, czyli z roślin, poza ewentualnym wpływem na gęstość naszej krwi, dla naszego organizmu nie posiada żadnych funkcji zdrowotnych. Żadnych. Więc możecie zjeść kilogram witaminy K, i ona w żaden sposób nie zadziała tak, jak witamina K2. Wszystkie badania, które są zrobione na temat skutecznego działania na nasze zdrowie i powrót do zdrowia witaminy K, są zrobione na witaminie K2. Ale dziwnym trafem, ile witaminy K2 znajduje się w różnych produktach zdrowotnych, w ogóle takich informacji nigdzie nie znajdziecie.
tak? Bo one są w ogóle jakby niepowielane jakby dalej. I teraz, poczekajcie, zobaczę sobie, co tutaj mam, częstotliwości chorób. Teraz tak, jeśli chodzi o witaminę K2, jest to najważniejsza witamina, jeśli chodzi o występowanie chorób naszego układu sercowo-naczyniowego. To na myślę, że Państwo wiecie, tak? Witamina K jest odpowiedzialna za transport wapnia. Ja może nie polecę ze slajdów, tylko powiem trochę na razie od siebie. I teraz, jeśli jemy wapń, a w naszym organizmie będzie niedobór witaminy K2, podkreślam, czyli tej, która znajduje się w mięsie, to nasz organizm nie będzie mógł transportować tego wapnia do kości i do zębów. Co to znaczy? Będziecie mieli słabe kości, będziecie mieli problemy z uzębieniem, ciągle będziecie chodzić do dentysty, używać magicznych pas do zębów, ale to nic kompletnie nie będzie dawać, bo tak naprawdę nasze zęby są odzwierciedleniem tego, co jemy, a nie czym jemy. Tak? Poza tym, jeśli będziemy myć jeszcze fluorem, no to wiecie Państwo, że fluor powoduje u ludzi otępienie, dlatego system może z większością Polaków i ludzi na całym świecie robić, co chce. I jednym z tych elementów jest właśnie fluor, który ludzie codziennie wcierają sobie w dziąsła. I dają też dzieciom i tak dalej. No tak to właśnie wygląda, tak? I teraz ja tutaj postaram się, trochę przeczytam, dobrze? Bo to są badania i nie chciałbym popełnić jakiegoś błędu. Badania, które zostały zrobione na prawie 5000 ludzi, te badania trwały 10 lat, kochani. To nie jest badanie, które trwa tydzień, 6 tygodni, tylko badania, które były robione przez 10 lat, wykazało olbrzymi spadek śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca. Spożycie witaminy K2 było też odwrotnie proporcjonalne do innych wszystkich przyczyn śmierci. Co to znaczy? Ludzie, którzy spożywali więcej czerwonego mięsa, w którym znajduje się witamina K2 i te ilości, kochani, tych badania, tej witaminy K2 dziennie były robione na do 20 mikrogramów. Jak ktoś suplementuje witaminę K2, to wie, że to są śmiesznie małe ilości. Między 20 a 30, a powyżej 32 tam chyba było dokładnie. Okazało się, że jeśli ludzie spożywają tylko 30 mikrogramów witaminy K2, podkreślam, czyli tej, która występuje w mięsie, nie tylko rzadziej umierali, o wiele rzadziej umierali, potem powiem, jakie są współczynniki na choroby układu sercowo-naczyniowego, ale również rzadziej umierali z powodu wszystkich innych chorób. Czy to jest niesamowite? No jest, tylko kochani, w jaki sposób z roślin chcecie pozyskać witaminę K2? Jej nie ma w roślinach. Nie ma takiej możliwości. I cokolwiek by wam ktoś nie powiedział do głowy, jakie to rośliny są zdrowe, cudowne i wspaniałe, jakie czerwone mięso jest niezdrowe i tak dalej, nasz organizm funkcjonuje tylko wtedy, kiedy jest odpowiednio odżywiony i kiedy jest odpowiednio czysty. I tylko produkty z ekologicznego mięsa czerwonego, które, czyli od mięsa, które je trawę, tak, od zwierzaków, które jedzą trawę, są w 100% czyste. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że nasz organizm jest zwierzęcy, czyli my składamy się z mięsa i wszystko, co jest w zwierzętach, to jest to, czego potrzebuje nasz organizm, z czego nasz organizm jest zbudowany i z czego nasz organizm funkcjonuje. Jeśli my spożywamy inne formy witamin, minerałów i tak dalej, które znajdują się w innym systemie operacyjnym, to nawet jeśli one się tam znajdują, to nasz organizm nie jest w stanie ich wykorzystać. I w większości przypadków mogą nawet szkodzić. Organizm zdrowy, jeszcze raz podkreślę, to organizm czysty i odżywiony. Najbogatszym źródłem witaminy K2 oczywiście jest to mięso podrobej jaja, dobra, żebyście to też Państwo wiedzieli. Oczywiście sfermentowana soja, ale o tym już mówiłem. I na 100 gram wątróbki, czyli zjadamy taki malutki kawałeczek mięska, znajduje się aż 250 mikrogramów witaminy K2. Kolejna sprawa, która jest bardzo ważna, czyli witamina K2 reguluje transport wapnia, zabezpieczając nasze tętnice, tak? Czyli wapń odkłada się w tętnicach, tylko w kościach i zębach, więc nie ma możliwości do odłożenia się miażdżycy, a jak nie ma miażdżycy, no to nie ma chorób układu sercowo-naczyniowego, ale jak też nie ma miażdżycy, mamy prawidłowe krążenie, więc nasz organizm prawidłowo działa i funkcjonuje. Zwiększa, jeśli chodzi, bo tam gdzieś mi to minęło, bo gdzieś to pisałem, na każde 10, tutaj chyba jest, na podstawie kolejnych badań trwających 8 lat, kochani, każde 10 mikrogramów, tylko 10 malutkich mikrogramów witaminki K2 w suplementach, ja w jednej kropli z Alinesu mam 20 mikrogramów witaminy K2, tak, spożywanej dziennie, zmniejszało aż o 10% ryzyko wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej. Czyli jeśli spożywacie 20 mikrogramów, macie o 20% mniejsze szanse, niż zachorujecie. Badania były zrobione tylko do 32 mikrogramów, więc trudno mi jest powiedzieć, jak będzie to by przy 50, 80, ale jeśli dalej by to tak poszło, no to tak możemy założyć, że przy 100 mikrogramach dziennie witaminy K2 z choroby sercowo-naczyniowej nie będą występować. Okej?
No tak, wiadomo, że możemy robić dużo różnych rzeczy, tak i tak dalej. Ja tylko na razie chciałem tylko pokazać Państwu, jaka jest różnica między roślinami, a jaka jest różnica między zwierzętami, ponieważ wielu, ja uważam, że wielu moich cudownych, wspaniałych ludzi, ludzi uduchowionych, ludzi, którzy żyją sercem, dali się oszukać, że jedzenie mięsa jest nieetyczne. Ja może spróbuję dwa zdania na ten temat powiedzieć. Wilk w lesie spotyka sarnę. Jest to dobra czy zła sytuacja? Dziękuję, dziękuję. Zależy dla kogo. Dla wilka jest to piękna i cudowna sytuacja, dla sarenki może niekoniecznie. I teraz powiedzcie mi, wilk znajdzie tą sarnę i ją zje. Czy to jest dla wilka etyczne czy nieetyczne? Etyczne. Więc teraz na końcu mam taki slajd, mam nadzieję, że mi starczy czasu. Spróbuję opowiedzieć o miłości do samego siebie. Tak? O szacunku do samego siebie, bo jest to najważniejsza rzecz, jaka w ogóle może występować. Więc jeśli ja się kocham, ja szanuję samego siebie, to znaczy, że o siebie dbam. Czyli wprowadzam do mojego organizmu te rzeczy, które są zdrowe, a nie wprowadzam tych, które są niezdrowe. Zgadza się? Więc jeśli wiemy, i tak jest, i to jest potwierdzone milionem badań naukowych i nie da się tego obalić, jakkolwiek system nie chciałby tego to inaczej jakby przedstawić, że jeśli jedzenie mięsa jest dla mnie najzdrowszą rzeczą na świecie, to jeśli ja jem to mięso, dlatego że kocham siebie i dbam o siebie, to jest to etyczne czy nieetyczne? Na razie tyle. Dobra? Kolejna rzecz, kochani, kreatyna. Kreatyna. Często jest to substancja, która jest kojarzona z kulturystyką, tak? Czyli ludzie, którzy uprawiają dużo sportu albo chodzą na siłownię, spożywają kreatynę, dlatego że kreatyna jest głównym czynnikiem, główną substancją, która jest odpowiedzialna za budowę naszych mięśni. Ale okazuje się, że kreatyna nie potrzebna nam jest tylko po to, żeby wyglądać jak Arnold Schwarzenegger. Oczywiście kreatyną nie da się tego zrobić, tak? Ale tylko wskazuje. Ale ma jeszcze innych mnóstwo właściwości zdrowotnych. Po pierwsze, zwiększa naszą inteligencję i poprawia naszą pamięć. Ważne czy nieważne? Tak? Jakimi ludźmi łatwiej manipulować? Mało inteligentnymi czy wysoko inteligentnymi? Tak? I to jest właśnie jeden z tych elementów. Poprawia czas naszej reakcji, czyli reagujemy szybciej. Jeśli się coś dzieje, czyli idziemy i samochód gdzieś wyskoczy zza rogu, my dzięki temu, że nasz mózg wypełniony jest kreatyną, będziemy reagować tak, jak powinniśmy, czyli szybko i będziemy uciekać, no co mamy innego zrobić, jak leci samochód, tak? Jeśli nasz czas reakcji jest spowolniony, no to nasze życie też będzie trudniejsze, no bo nie będziemy czasami w odpowiednim momencie w stanie podjąć odpowiednich szybkich decyzji. Zwiększa siłę i wytrzymałość mięśni. I to nie o to chodzi, że na siłowni, kochani, będziecie dźwigać 100-120 kg na klatkę. Tylko czy siła naszych mięśni, kondycja naszego organizmu jest ważna w codziennym funkcjonowaniu? Miłe panie, wy sprzątacie najczęściej w domach, tak? Czy jak będziecie mieli więcej siły, łatwiej wam będzie wykonywać te rzeczy? Panowie, jeśli wykonujecie pracę fizyczną, czy łatwiej będzie wam wykonywać tą pracę fizyczną, jak wasze mięśnia będą silne i wytrzymałe? Małe. I do tego potrzebujemy kreatyny. Przede wszystkim kreatyny. Jest jeden oczywiście z elementów. Kolejna rzecz, pomaga wmagazynować energię w postaci wiązań fosforanowych w naszym ATP, czyli kreatyna jest niezbędna do tego, żeby nasz organizm mógł natychmiast mieć energię. Natychmiast, bo dzięki kreatynie organizm magazynuje tą energię i czeka na ten moment, kiedy ona będzie potrzebna, żeby ją natychmiast wykorzystać. Nasz organizm może wytwarzać oczywiście endogennie, może wytwarzać kreatynę, ponieważ bez kreatyny nasz organizm nie jest w stanie funkcjonować, ale nasz organizm może maksymalnie wytworzyć tylko 1 gram kreatyny na dzień. I to jest tylko po to, żeby przeżyć. Czyli to jest po to, że jak ludzie kiedyś przez 1-2 miliony lat jedli tylko mięso, bo chyba zdajecie sobie z tego sprawę, że byliśmy przez 2, nawet 4 miliony lat myśliwymi i ewentualnie myśliwymi i zbieraczami. Dlatego nasz organizm jest w 100% mięsożerny, bo tylko dzięki temu, że nasi praprzodkowie jedli tylko mięso i tylko czasami to, co zebrali gdzieś na krzaczkach, tak? No bo to było, czyli to, co zebrali, nasz mózg mógł rozwinąć się w przeciągu 4 milionów lat 6-krotnie. Jeszcze 4 miliony lat temu nasz mózg miał tylko 350 ml wielkości. 2 miliony lata temu, kiedy ludzie powiedzmy zeszli z drzew, no nie wiemy do końca, jak to było, no ale takie są przypuszczenia archeologiczne, jedli tylko i wyłącznie mięso. Dlatego nasze mózgi z pół litra, bo 2 miliony lat temu nasze mózgi miały już pół litra objętości, po 2 milionach lat miały 1,6 litra. Czyli ponad 3-krotnie w przeciągu 2 milionów lat rozwinęły się mózgi ludzi. Ale dlaczego one się mogły rozwinąć? Mogły się rozwinąć tylko i wyłącznie z 2 powodów. To może nie mam to na slajdach, ale o tym opowiem, bo to jest mega ważne. Nasz organ, jakby mózg, wiecie o tym, że jest oś, taka mózg, żołądek, jelita, prawda? I przyjmuje się, że układ pokarmowy razem z mózgiem to jest jedna całość. Mózg i jelita połączone są ze sobą nerwem błędnym i one funkcjonują zawsze jako całość. Dlatego jak boli was żołądek, macie bóle głowy, a jak macie migreny, to wam jest niedobrze.
Zgadza się? Ponieważ to jest jeden organ. Mózg, żołądek i organy, mózg i układ pokarmowy to jest jeden narząd. I teraz nasz organizm ma jeszcze inne rzeczy do utrzymania, tak? Energetycznie do utrzymania, w takim sensie, żeby mógł funkcjonować. I teraz powiedzmy około 20% energii, może trochę więcej, jeśli chodzi razem z układem pokarmowym, nasz organizm może oddać do tego, żeby nasz układ pokarmowy i mózg mógł działać. I nie może oddać więcej. Więc teraz im większe mamy układy pokarmowe, tym automatycznie będziemy mieli mniejsze mózgi. Bo nie ma innej możliwości, ponieważ organizm może dać tylko tyle energii w to miejsce i koniec. Zgadza się? Dlatego zwróćcie uwagę, wiecie, że z małpami pokrywamy się w 98% genetycznie. Nasze geny w 98% są takie same jak u małp. Ale małpy mają, powiedzmy 80 kg małpa będzie miała 5 razy mniejszy mózg ode mnie. Dlaczego? Bo ma takie wielkie jelita. Bo jest roślinożerna. Zobaczcie, jak w ogóle wyglądają żebra małp. One idą, czy goryli, one idą w taki sposób, dlatego że one muszą mieć takie wielkie brzuchy, ponieważ muszą mieć wielkie układy pokarmowe, bardzo długie jelito grube, po to, żeby móc strawić rośliny. My ludzie mamy nie tylko żebra równo, nawet ten, tylko tutaj nawet na dole one nam się nawet zwężają. Dlatego przez 2 miliony lat nastąpiła ewolucja ludzi, nas, przez co ta ewolucja polegała na tym, że z roku na rok, czy tam, no, tam 100 tysiąc lat co chwilę, nasz układ pokarmowy stawał się coraz krótszy po to, żeby mózg mógł rosnąć. Ale im krótszy układ pokarmowy, krótkie układy pokarmowe należą do roślinożerców czy do mięsożerców? No pewnie, że do mięsożerców. Lew ma bardzo króciutki układ pokarmowy, ale on je też inaczej. My ludzie mamy mózg, mamy ogień, mamy palce, mamy inne zęby, dlatego my możemy sobie przyrządzać w różny sposób to mięso i pożywienie. No lew nie może tego zrobić, dlatego będzie miał jeszcze krótszy układ pokarmowy niż my. I przez to, że kurczył nam się układ pokarmowy, kury są tutaj niesamowite, przez to, że kurczył nam się układ pokarmowy, nasze mózgi mogły się rozrastać. Kiedy mózg może się rozrastać? Tylko wtedy, kiedy dostanie najbardziej pełnowartościowe żywienie, jakie może być. W roślinach nigdy go nie będziemy mieli. Krowa, kochani, ma 4 żołądki, żeby mogła jeść rośliny. Wszystkie zwierzęta trawożerne mają zupełnie inny układ pokarmowy niż my i mają na ogół kilka żołądków i bardzo długie jelita, żeby mogły strawić i przerobić toksyczność roślin, ponieważ wszystkie rośliny są dla nas ludzi toksyczne. Mniej lub bardziej, dla niektórych bardzo, dla niektórych mniej, dla niektórych takie, dla niektórych inne, ale u wszystkich. Dobra? I dlatego to mięso jest tak ważne, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Dlaczego? Co robi system? Widzieliście piramidę żywieniową? Ja nie raz na scenie ją pokazywałem. W piramidzie żywieniowej są 2 produkty, które system mówi, że nie wolno jeść. Pierwszy produkt jest jaki? Tłuszcze zwierzęce. Tak? W ogóle w piramidzie żywieniowej one nie występują. Mówi się ludziom, że pod żadnym pozorem nie wolno jeść tłuszczy zwierzęcych. I drugim produktem, którym nie wolno jeść, albo trzeba go ograniczać do maksymalnie 0,5 kg na tydzień, to jest co? Czerwone mięso. Więc zastanówcie się, kochani, nad tym. Jeśli system, firma Nestle, rządy, w ogóle firmy farmaceutyczne mówią ludziom, że 2 najgorsze produkty, jeśli chodzi o nasze zdrowie, to jest czerwone mięso i tłuszcz zwierzęcy, to my powinniśmy go jeść czy nie? Tak? To mnie przekonało do karniwora najbardziej. Kochani, kolejna rzecz. U wegan podanie, były badania naukowe, dobra? I te badania naukowe polegały na tym, że ludziom i mięsożernym, i niemięsożernym podawano 5 gram kreatyny dziennie, tak? W postaci suplementu. I co się okazało? Okazało się, że kreatyna miała pozytywny wpływ na pamięć, czyli weganie, ludzie nie jedzący mięsa, bo u nich ta poprawa funkcji kognitywnych mózgu była największa. Dlaczego? Dlatego, że mają największe niedobory tej kreatyny, tak? Więc ten efekt był najbardziej widoczny. U wszystkich nastąpił pozytywny wpływ na pamięć, czyli zapamiętywanie cyfr i zwiększenie inteligencji. Zwykła kreatynka. Niewystarczające ilości kreatyny w mięściach prowadzą również do obniżenia naszej siły i mocy życiowej, czyli jeśli chcecie mieć tyle energii co ja, to trzeba jeść mięso, tak, i koniec. Jakby, oczywiście mogą być jakieś wyjątki, tak, jakby wszędzie, natomiast no kochani, my mówimy tutaj teraz o ogóle, tak, ja pracuję nie z jakimiś wybranymi pacjentami, tylko ogólnie z pacjentami, jakby w całości, więc to trzeba jakby do ogółu jakby dopasować. Podanie kreatyny weganom czy wegetarianom miało o wiele większy wpływ na te pomiary niż
u osób jedzących mięso na co dzień, czyli to, co mówiłem przed chwilą. Niedobory tej substancji drastycznie wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie, nie tylko w obszarze wydajności siły i mięśni, ale również jeśli chodzi o siłę i moc życiową w ciągu dnia. Poprawa sprawności i szybkość naszego mózgu, jak i zdolności ochronnych, regeneracyjnych naszego DNA. To znaczy, im więcej kreatyny mamy w naszym organizmie, oczywiście im więcej zawsze jest, tak? Czyli po prostu mamy wystarczającą ilość, to znaczy, że nasz organizm nie tylko ma siłę i moc na to, żebyśmy mieli energię na co dzień, ale zwiększa się bardzo mocno regeneracja, naprawa naszego DNA. Uszkodzone DNA to jaka choroba? Nowotwory, oczywiście, że tak. Więc mięso czerwone poprzez dostarczanie kreatyny według tych badań będzie powodować nowotwory, czy raczej przed nimi zabezpieczać? Dziękuję. Kolejna sprawa, kochani, to cholina. Dobra? Cholina to kolejny taki superbohater. Występuje w roślinach tylko w śladowych ilościach i... Proszę? Aha, dobra, bo to myślałem, że coś do mnie. Dobra, tylko w śladowych ilościach i nie wystarcza te śladowe ilości do tego, żeby nasz organizm mógł prawidłowo działać i funkcjonować. Minimalne zapotrzebowanie choliny na nasz organizm według badań to jest 0,5 grama dziennie. Okej? Okay? Tak jest, jakby są zrobione badania na ten temat. Ale dla osób z polimorfizmem genów zaangażowanych w metylację, wiecie, co to jest metylacja? Homocysteina, tak? Zaburzenia metylacji powodują podniesienie homocysteiny. Jak mi starczy czasu, to o tym opowiem trochę więcej. Pokazują, że organizm potrzebuje tej choliny u takich osób, czyli połowa osób na sali, o wiele, wiele więcej. Dobra? Jej niedobory mogą skutkować znacznym podniesieniem się homocysteiny, gdyż do jej metylacji potrzeba jest nie tylko witamin B12, B6, B9, B2, ale również cholina. Więc jeśli którykolwiek z Was ma problemy z homocysteiną, albo ma problemy z krzepliwością krwi, ponieważ homocysteina na to będzie wpływać, albo ma jakiekolwiek problemy z układem sercowo-naczyniowym, albo jakieś epizody zawałowe, udarowe i tak dalej, to cholina jest jednym z elementów, które koniecznie musicie wprowadzać do swojego organizmu. Dobra? Cholina potrzebna jest również do wytwarzania acetylocysteiny. Acetylocysteina to neuroprzekaźnik, który jest odpowiedzialny za to, co mówiłem wcześniej przy kreatynie, czyli za prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Tak? Wasza pamięć, koncentracja, szybkość reakcji, zapamiętywanie, to wszystko jest uzależnione również od choliny. A więc tak samo, dobra, cholina, o tym może też powiem, jest niezbędna również do tworzenia fosfolipidów błon komórkowych. I niedobory choliny będą powiązane również z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Jak będziecie mieli stłuszczenie wątroby i pójdziecie do lekarza, co lekarz najpierw zrobi? Zbada was, czy nie pijecie. Czyli jakby lekarze uważają, że stłuszczenie wątroby generalnie wynika tylko z tego, że Polacy wszyscy walą. Ale ja na przykład nie piję. I co? Mam przyjaciela, który jest myśliwym. Jego ktoś tam kiedyś nakablował na niego i tak dalej. Poszedł na badania, żeby móc sprawdzić, czy pije, czy nie pije, bo powiedzieli, że pije, tak? A gość w ogóle nie pije. I pierwszym badaniem, żeby mógł utrzymać dalej pozwolenie na broń, było badanie właśnie stłuszczenia wątroby. Ale wystarczy, kochani, że nie będziecie jeść czerwonego mięsa i to stłuszczenie wątroby niealkoholowe również u nas może nastąpić. Jest również powiązane z chorobami neurodegeneracyjnymi. Najgorsze, co może być, tak? To jest uszkodzenie naszego układu nerwowego, więc 100 chorób, które jakby są z tym powiązane, jak również z chorobami serca. I teraz zapotrzebowanie na ten składnik jest, i to bardzo ważne dla kobiet w ciąży, jest bardzo ważne po to, żeby jeśli kobiety są w ciąży, muszą spożywać duże ilości choliny, dlatego że jeśli nie będziemy spożywać choliny, to niedobory wpływają na wady układu nerwowego, gorszy rozwój mózgu płodu, przedwczesny poród, czy nawet stan przedcukrzycowy zarówno u mamy, jak i u tego dzieciaczka. Czy któryś z lekarzy, jak byłyście panie w ciąży, ginekolog wam o tym powiedział, że trzeba jeść cholinę? Suplementować cholinę albo jeść mięso? Absolutnie nie. Podaje się kwas foliowy, o którym za chwilkę będę mówić, ale jak jest uszkodzony genem THFR, to kwas foliowy będzie szkodził. Więc tak naprawdę połowa kobiet w ciąży, która spożywa kwas foliowy, a nie metylofolian, tak, czyli już zmetylowaną postać kwasu foliowego, to tym kobietom ten suplement będzie szkodzić. Więc lepiej go w ogóle nie jadać. No ale o tym oczywiście się nie mówi. Badania wykazały również, że jej niedobór wpływa na ogólny stan zdrowia i w większości populacji Wielkiej Brytanii. Czyli oczywiście to są epidemiologiczne jakby ten patrzenia, natomiast rzeczywiście te osoby, które miały największy niedobór choliny, ich stan zdrowia był o wiele, wiele słabszy.
Wykazały również, że znaczna część Amerykanów ma jej znaczący niedobór. Najwięcej choliny zawierają jajka, kochani, więc jeśli chcecie dostarczać do swojego organizmu cholinę, to 100 gram jajek to aż 600 mg choliny, więc wystarczająca ilość. Ja codziennie rano na śniadanie, bo teraz trochę więcej jem niż wcześniej, ponieważ ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, jak odstawiłem niewielką ilość warzyw, którą spożywałem wcześniej do jedzenia, mój organizm zaczął mieć olbrzymią ochotę na mięso i ja po prostu mogę jeść i jeść. I teraz na śniadanie wypijam od 7 do 10 surowych jajek codziennie na śniadanie. Oczywiście dodaję sobie do tego jeszcze tłuszczy, 50 gram tłuszczu, no i tam suplementy sobie wsypuję, wszystko do środka i tak wygląda. Więc ręczę wam, że rano na śniadanie zabezpiecza mój organizm wystarczająco w niedobór choliny. Okej? Dobra, no to potem mogę się podzielić, no bo tutaj właśnie nie chcę mówić o suplementach. Dużo osób mówi o suplementach, a ja chcę Państwu pokazać tym wykładem, że prawidłowo się odżywiając nie potrzebujemy żadnej suplementacji. Żadnej. Tylko musicie zjadać pół kilograma do kilograma mięsa dziennie. No, tak to powinno wyglądać. No, ale taka jest prawda, tak? Przepraszam wszystkich moich znajomych, co suplementami sprzedają. My też prowadzimy sklep z suplementami, więc jakby też jakby strzelam, powiedzmy sobie, w kolano. Ale to tak nie jest, kochanie, ponieważ trzeba nieść prawdę. I rzeczywiście dobre jedzenie będzie powodować, że pacjent będzie mógł spożywać naprawdę bardzo niewielką ilość suplementacji, albo nawet wcale. Albo tylko wtedy, kiedy mamy jakąś jednostkę chorobową i trzeba się wesprzeć suplementacją, żeby sobie z nią szybciej poradzić. Wątróbka i nerki zawierają 350 mg i oczywiście mięso. U roślin najwięcej jest w brokule, czyli na 100 gram jest to 100 mg, ale brokuł zawiera również, nie będę o tym dzisiaj opowiadać, ale brokuły zawierają również izotiocyaniany w organizmie, które między innymi uszkadzają nasze DNA. Tak? Czyli one są dobre, bo kapustne rzeczywiście w walce z nowotworem mogą nam pomóc, ponieważ uszkadzają DNA komórek nowotworowych. Ale te fitoaleksyny, tutaj w tej postaci izotiocyaniany, nie rozróżniają, czy jest to komórka nowotworowa, chciałbym, żebyście to Państwo wreszcie zrozumieli, czy jest to komórka nowotworowa, czy jest to komórka nasza zdrowa, one będą te substancje będą uszkadzać wszystkie DNA. W naszym organizmie wszystkich komórek, znaczy mogą uszkodzić wszystkie komórki. Dlatego tak cudowna, Boże, tak pomarańczowa przyprawa, jak się nazywa? Kurkuma, dziękuję bardzo. Kurkuma jest cudownym suplementem podczas choroby nowotworowej i rzeczywiście, jeśli ona zadziała, to jesteśmy w stanie czasami wlewami z kurkumy czy dobrej jakości kurkumy, odpowiednią suplementacją, przeleczyć się z tej dolegliwości. Ale kurkuma uszkadza nasze DNA. Więc jeśli codziennie będziecie jeść kurkumę albo suplementować kurkumę, to możecie wręcz doprowadzić do rozwoju choroby nowotworowej, ponieważ uszkodzone zdrowe DNA może przekształcić się w komórkę niezdrową, czyli komórkę nowotworową. Więc czy kurkuma jest super? Zależy. Zależy w jakim momencie i kiedy. Jeśli mamy jakieś zmiany guzowate w organizmie, sam polecam pacjentom kurkumę, ale na co dzień, jeśli jesteście zdrowi, nie powinniście jej suplementować albo nie powinniście jej jeść w nadmiarze, ponieważ ona może doprowadzić do rozwoju choroby nowotworowej. Dobra? Czyli tak, po pierwsze brokuł zawiera właśnie to, co mówiłem, substancje, które uszkadzają nasze DNA, ale one będą również uszkadzać lipidy w błonach naszych komórkowych i uszkadzać nasze białka. Jak uszkadzają białka, to uszkadzają też białka w DNA, stąd to się bierze. Tak? Poza tym, jeśli chcecie zjeść, nie wiem, pół kilograma brokuła albo kilogram brokuła dziennie, no to powodzenia z gazami i wzdęciami, tak? Bo na pewno wiecie, o czym mówię, będziecie chodzić z takimi brzuchami, współczuję wszystkim domownikom, bo będzie trudno do wytrzymania, tak? Mało tego, glukozynolany goitrogenne, które znajdują się w warzywach kapustnych, są to substancje, które wypierają jod z naszego organizmu. To na pewno Państwo wiecie, tak? Czyli jeśli mamy niedobory jodu, nie powinniśmy jeść warzyw kapustnych, ponieważ one powodują właśnie te niedobory. Kiszonki będą trochę inaczej, bo rzeczywiście fermentacja warzyw i fermentacja ogólnie roślin będzie powodować eliminację wielu substancji toksycznych w tych roślinach, na przykład lektyny. Czyli dlatego tu właśnie też powiem, zobaczcie, zboża. Dzisiaj wszyscy kochają chleby, tak? Wszyscy kupują chleby z pszenicy, która jest genetycznie modyfikowana. Może nie wszyscy tutaj, tak? Bo tu jesteśmy u tatka rolnika i tatek ma fajne zboża, tak? I fajne mąki i polecam tutaj od tatka kupić. Ale nawet jak upieczecie sobie chlebek, zobaczcie, jak pójdziecie do tatka i zjecie chlebek, który tatek je, to tatek będzie jadł chleb zrobiony na drożdżach czy na zakwasie.
Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.